Ten materiał to połączenie dokumentu SCP-017 oraz dziennika terminacji SCP-682 przy wykorzystaniu tego podmiotu. Oba materiały są na tyle krótkie, że postanowiłem umieścić je w jednym filmie. Identyfikator podmiotu SCP-017. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-017 przechowywany jest w klatce ze szkła akrylowego o objętości 169 000 m3, zawieszonej dokładnie na środku betonowego pokoju o wymiarach 5,5 x 5,5 x 4,27 m. Do ścian, sufitu i podłogi pomieszczenia przymocowane są mocne lampy kierunkowe skierowane bezpośrednio na klatkę, by zapewnić SCP-017 stałe naświetlenie ze wszystkich stron. Personel przydzielony do SCP-017 musi monitorować sprawność lamp i funkcjonowanie zapasowego generatora prądu, a także wzywać pomoc w razie przepalenia się żarówek lub wystąpienia problemów z generatorem. Wymiana lamp stanowi jedyną okoliczność pozwalającą pracownikom naukowym na wejście do przechowalni. Pracownicy mają wówczas obowiązek ubrania specjalnie zaprojektowanych kombinezonów odblaskowych i muszą uważać, by nie zasłonić sprawnych lamp. Opis. SCP-017 to humanoid mierzący około 76 cm wzrostu i anatomicznie przypominający małe dziecko bez żadnych dostrzegalnych cech, które można by wykorzystać do identyfikacji. SCP-017 zbudowany jest z ciemnej, przypominającej dym materii. Nie udało się ustalić, czy pod jej osłoną nie znajduje się inny obiekt, ale owo nie zostało wykluczone. Reakcja SCP-017 narzucony na niego cień jest gwałtowna. SCP-017 doskakuje do rzucającego cień przedmiotu i całkowicie otacza go swoją materią, po czym ponownie osiąga swój zwyczajny rozmiar, nie pozostawiając żadnych śladów po swoim celu. Notatki dodatkowe. Pracownicy z upoważnieniem beta i wyższym powinni zaznajomić się także z dokumentem 017-1. Dziennik terminacji SCP-682 przy wykorzystaniu podmiotu SCP-017. Zapis wstępnego testu na próbce. Próbka połknięta przez SCP-017 bez żadnych problemów. Zapis testu terminacji. SCP-682 wystawiony na działanie SCP-017. SCP-682 wydaje z siebie kilka dźwięków o ogromnej głośności, uszkadzając sprzęt nagrywający. Dźwięk rozciągał się na wiele szerokości falowych, został opisany przez personel jako najbardziej okropny ryk. SCP-017 wydaje się drżeć, po czym cofa się do najdalszego kąta swojej przechowalni. SCP-682 próbuje naruszyć przechowalnię swoją i SCP-017. SCP-682 stłumiony przez agentów, po czym usunięty. SCP-682 wypowiada: Notatki. Nie jest wiadome, czy SCP-682 w jakiś sposób uszkodził SCP-017, czy też się z nim komunikował. Trwa analiza nagranego dźwięku.